Witamy na naszych kanałach. Według źródeł od intelektualistów i mieszkańców. Pogrzeb Piotra Woźniak-Staraka odbędzie się już niedługo, bo w piątek. W związku z planowaną ceremonią, rodzina zaapelowała do wszystkich. Którzy przyjdą pożegnać 39-latka na jego ostatniej drodze. Pogrzeb Piotra Woźniak-Staraka zaplanowano na 30 sierpnia, w miejscowości Konstancin Jeziorna. Wiadomo, że jego ciało będzie skremowane, a resztę z prochami będzie wywieziono na Mazury. Do miejscowości Fuleda, która była wyjątkowo ważna dla producenta filmowego. Rodzina w związku ze zbliżającym się pogrzebem zaapelowała do wszystkich. Rodzina ogłosiła, kiedy będzie pogrzeb 39-latka. Poprosiła o coś jeszcze. W nekrologu, rodzina Piotra Woźniak-Staraka zaapelowała. Aby po nabożeństwie nie składać im kondolencji. Poproszono także o nieprzynoszenie kwiatów. A zamiast tego o wpłatę pieniędzy na ośrodek terapeutyczny dla dzieci. Lub na fundację zajmującą się poszukanymi zwierzętami. Okazuje się, że Piotr Woźniak